Mówię śląskie, a myślę? Myślę o energii, o przyszłości, o perspektywach rozwoju, o tym, co dla nas jest najważniejsze, co dla mnie jest najważniejsze. Tutaj spotkałem przyjaciół, perspektywy na przyszłość, szanse na rozwój, własny dom. Myślę, że można by tak wymieniać dalej. Ja przyjechałem na Śląsk już bez mała 20 lat temu i to wszystko, o czym teraz do Pana mówię, się materializuje tak naprawdę każdego dnia. Spełniłem tutaj mnóstwo swoich marzeń wcześniej, dzisiaj można powiedzieć zrealizowane. Mam kolejne marzenia, jak patrzę na tak imponującą ilość gości, która dzisiaj zawitała do Katowic i każda z tych osób ma jakieś plany. Podejrzewam, że sporo z tej masy ludzi, znakomitych osób, które dzisiaj przyjechały na Śląsk, wiąże te plany ze Śląskiem i z Katowicami. Oby się realizowały. A jak widzi Pan ten region w perspektywie najbliższych 25, może 50 lat? Oczywiście jest mnóstwo czynników zewnętrznych, które wpływają na to, jak się rozwijają dane regiony, dane miasta, ale z moich obserwacji wynika, że są podstawy do tego, żeby widzieć przyszłość tego regionu w świetlanych barwach. Ta zmiana, która tutaj się dokonuje, jakaś taka niezwykle intensywna z takiego miasta, regionu, który był kojarzony z ciężkim przemysłem i z wszystkimi konsekwencjami, które się z nim wiążą. Dzisiaj coraz bardziej kojarzymy to miejsce z aktywnym spędzaniem wolnego czasu, z rozwojem właśnie, z kulturą, z muzyką. Te wszystkie wartości uważam za na tyle uniwersalne i na tyle perspektywiczne, że ufam, że będą wpływać znakomicie zarówno na wizerunek tego miejsca, jak i tak naprawdę jego codzienność. To będzie dobry czas. A czy Pana zdaniem miejsce urodzenia człowieka wpływa w jakiś sposób na jego sposób postrzegania świata, rzeczywistości? Bez wątpienia wpływa, natomiast chyba równie istotne jest to, co się dzieje już po urodzeniu i to, na ile człowiek chłonie to, co go otacza, to, co się dzieje na co dzień. To, na ile interesuje się światem, porównuje, zestawia, uczy się z tego środowiska, w którym dojrzewa. Ja zmieniałem swoje miejsce, bo przyjechałem najpierw spod Beskidzia do Małopolski, studiowałem w Krakowie, później po kilku epizodach zagranicznych przyjechałem do Katowic i tu osiadłem. Działam aktywnie w całej Polsce, natomiast za każdym razem wracam na Śląsk i myślę, że ta perspektywa patrzenia też na to, co się tutaj dzieje, nie tylko będąc tutaj na miejscu, ale przyjeżdżając tutaj, wracając tutaj, jest ekscytująca i dlatego cieszę się z tych doświadczeń wcześniejszych. I cieszę się z tego wyboru, że dzisiaj jestem tak naprawdę człowiekiem stąd. Dobrze, a gdyby Pan miał wybrać takie jedno dzieło, nie wiem, jedną rzecz, którą Pan po sobie zostawił lub którą chciałby Pan po sobie jeszcze zostawić, to co by Pan wskazał? No bardziej bym postawił akcent na to drugie. To znaczy, co chciałbym postawić i oczywiście te zawodowe marzenia wiążę również ze Śląskiem. Niesamowitym doświadczeniem i czymś zupełnie niepowtarzalnym, sądzę, było zbudowanie NOSPR-u. I nie będę ukrywał, że ciągle czerpię z tego jakąś
jakieś ogromne pokłady satysfakcji. Jak patrzę, jakie tłumy odwiedzają to miejsce, nie tylko sam budynek po to, żeby przychodzić na koncerty, słuchać muzyki, ale w ogóle, żeby tam być, żeby być zarówno w samym gmachu, jak i być wokół niego, w ogrodach Nospru i tak dalej. Myślę, że to połączenie ludzi, miejsca i muzyki absolutnie może uskrzydlać. Ja zupełnie szczerze powiem, że mam marzenie, żeby jeszcze zrobić coś takiego, co tak mocno wiąże się z ludźmi, z miastem i z muzyką. Mamy wrażenie, że ostatnio jest pewna moda na Śląskie. I co Pana zdaniem wyróżnia ten region na tle innych? Co sprawia, że właśnie mówi się o nim coraz częściej i coraz pozytywniej? Myślę, że dla wielu, którzy odwiedzili Śląsk i odwiedzili Katowice w przeciągu ostatnich lat, na przykład ostatniej dekady, dwa razy, raz 10 lat temu, a drugi raz mniej więcej w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, to widzi ten niesamowity progres i zmianę, jaka się tutaj dokonała. I myślę, że to nas najbardziej wyróżnia, że byliśmy zupełnie inaczej postrzegani. Tutaj, jeśli się przyjeżdżało, to być może robić interesy albo za pracą. Dzisiaj przyjeżdża się tutaj za kulturą, za najlepszymi wydarzeniami w muzyce, ale również w biznesie, w ekonomii, w medycynie. To się tutaj dzieje i to jest nasza codzienność. Myślę, że to zestawienie tego miejsca sprzed 10 lat i teraz może z jednej strony szokować, ile rzeczy się tutaj udało dokonać, i z drugiej strony przyciągać właśnie, że skoro tak się dzieje, to znaczy, że to miejsce jest ekscytujące, jest magnetyczne i warto tutaj być. Absolutnie zgadzam się. Wiele osób, nawet nam, wiele regionów nam zazdrości tego, co się tutaj dokonało. Ja osobiście nie jestem entuzjastą słowa moda, natomiast uważam, że to, że teraz to miejsce tak zaciekawia, to, że się tutaj przyjeżdża, to się odciśnie na trwale w tym, co się tutaj dzieje i na pewno wpłynie na przyszłość tego regionu Śląska, Katowic. Życzę tego absolutnie temu miejscu, bo zasługuje ze wszechmiar na to, żeby się rozwijać i żeby przyciągać.